niewyobrażalną dla mnie, mogę Państwa dzisiaj powitać, to powiem, że ta radość trwa już około 40 lat, bo po raz pierwszy, kiedy moja profesor z historii sztuki zaproponowała mi ascenzurę w Kordegardzie przy obrazach pani Magdaleny Stasowicz na krakowskim przedmieściu, to ta miłość... Nie będziemy mówić, który to był rok, pani. No, w każdym razie niedawno czas szybko mija, ale to wrażenie i zauroczenie sztuką, zauroczenie osobowością, osobą, kochaną osobą, panią Magdaleną Stasowicz, trwa niezmiernie od lat. I myślę, że ono również udzieli się Państwu za pośrednictwem tych niezwykłych obrazów, które prezentujemy. Te obrazy są, powiedzmy, z ostatnich lat twórczości pani Magdaleny. Pani Magdaleno, nasi goście najlepiej usłyszą od pani to, co pani im powie. To będzie najważniejsze. Prosimy o to. Ale ja nie, to ja mam obrazy, ale ja nie wiem. obrazy. Ciągle to samo. Ja po prostu stale maluję, ciągle to samo. Ale teraz się zmieniło trochę, bo one jakieś takie są optymistyczne bardzo. A były bardziej takie wzruszone, jakieś takie dziwne misie. I ja dlatego jestem dziwna, znaczy one mnie zaskoczyły z mnie. Ja myślę, wspaniałe. Że własne obrazy wielu mistrzów potrafią zaskoczyć. To jest to takie, taki dystans, który ma wielki artysta do swoich pracy. Ja myślę, że to należy wielki, po prostu. Nie, wielki, niewielki, ale w każdym razie zaskoczyło. Powiem Państwu jeszcze... Proszę Państwa, to jest artystka reaguje na kwiaty. Od razu pani Magdalena powiedziała, żeby było bardziej malowniczo. Ja tylko dodam, że obrazy pani Magdaleny Stasowicz z tej obserwacji, jaką ja wynoszę, z tej współpracy wielodziesiątletniej, pewien obraz został zawieziony do Watykanu, do Ojca Świętego, kiedy to rektorzy szkół wyższych w Polsce mieli audiencję u Jana Pawła II. Nie widzieliśmy, że będzie święty. Na pewno każdy przypuszczał i chciałby. To się spełniło. Więc obraz pani Magdaleny Spasowicz przyjmował święty, Ojciec Święty. Ja napisałam taki tekst Małe Ojczyzny. Obraz przedstawiał łódź przy brzegu i Ojciec Święty był też zauroczony. O czym pani wie, pani Magdaleno, bo pani również została. Ale drugi, następny papież też. No więc... Papieski duch. Te obrazy są w dobrych rękach. W wielu kolekcjach. Może to są to, że pani Magdalena i Zalanek. Możemy powiedzieć z perspektywy galerii, ale także z naszej osobistej perspektywy, że twórczość pani Magdaleny Spasowicz, podobnie jak sama artystka, jest właściwie z nami od zawsze i jest takim niesamowicie ważnym dla nas komponentem tego malarskiego świata, jak dla mnie bardzo uzupełnionym w tej chwili jeszcze tymi słowami, którymi niedawno podzieliła się pani Magdalena Spasowicz z nami, to znaczy my zawsze przypuszczałyśmy, że tak jest, ale kiedy Magdalena Spasowicz powiedziała, że jest szczęśliwa, bo może malować, może realizować swoją pasję, to my także poczułyśmy fragment tego szczęścia, mogąc uczestniczyć w prezentowaniu tych obrazów. Proszę Państwa, to jest niezwykła radość pracować z artystą, który generuje swoją pracą taką pochwałę życia, pochwałę świata, pochwałę tego wszystkiego, co nas otacza. Wykorzystując tę niezwykłą paletę szarości, do której pani Magdalena Spasowicz przyzwyczaiła nas w swoich pracach, chociaż dziś, jak widzimy, ta paleta jest bardzo wyzwolona i pojawia się coraz więcej kolorów. Może taka tendencja. Patrzymy... Patrzymy na twórczość pani Magdaleny Spasowicz i mamy też w głowie tych wszystkich mistrzów, na których wiemy, że powołuje się w pracowni pani Magdaleny na sztaluce. Przypięty jest maleńki obrazek, jest to reprodukcja obrazu Andrei Marceni z
z Berlina i wiemy, że wtedy, kiedy artystka stoi przy sztaluce, to ci wszyscy wielcy mistrzowie także przy niej są, w sensie świadomości tych wielkich tradycji. Możemy także Państwu powiedzieć, że wtedy, kiedy chciałyśmy być z artystką jeszcze bliżej i zrozumieć, co ją fascynuje i jak, wiedząc, że taką wielką fascynacją jest między innymi francuski malarz Frido, wybrałyśmy się na wspólną podróż do Paryża i tam śladami Frilla patrzyłyśmy, jak patrzy Magdalena Spasowicz, na to wszystko, co nas otaczało i jak później z tego zrodziły się obrazy. Dziękujemy Pani Magdaleno za to. Ja jeszcze może tylko... Thank you.